Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jesteśmy dzisiaj na takim, powiedzmy, kolejnym moim nagrywaniu. Mamy sobotę, mam dzisiaj wolne, więc korzystam z tego jak mogę. A jest to jeden z pierwszych takich, powiedzmy, mój wolniejszych dni w tym roku, bo mamy dzisiaj 11 stycznia. Więc postanowiłem nagrać coś nowego. Coś, czego wcześniej nie robiłem, bo nie nagrywałem takiego materiału. Postanowiłem nagrać coś w rodzaju vloga, takiego gadania. Nie wiem, może ludziom się to spodoba, może będą zadowoleni, może ktoś to będzie oglądał. Znaczy, ktoś pewnie obejrzy, choćby Kwim albo Donald, bo to kumple i pilnują, żebym miał chociaż 2 wyświetlenia na każdym filmiku. Za co bardzo dziękuję oczywiście. To, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, pogadać, to jest to, że mamy nowy rok, więc mamy nowe plany. A raczej, co planujemy w tym roku organizować, co planujemy w tym roku, gdzie pojechać, jakie są moje plany, powiedzmy, może sprzętowe, co do ASG w tym roku, na ten rok. Nagrywa? Nagrywa. Więc powiedzmy, no przejdźmy do rzeczy, tak? Zacznijmy od, powiedzmy, od tego, jakie mamy plany na ten rok jako ekipa, tak? Chyba najważniejszym elementem u nas, takich, powiedzmy, planów, które mamy już na początku roku, które, powiedzmy, opiewają na całość, na cały konkretny rok, to są plany wyjazdów i zlotów. W tym roku planujemy na pewno pojechać na 3 imprezy. Pierwsza z nich to będzie SNAFU. I SNAFU będzie gdzieś w połowie kwietnia, o ile pamiętam, to będzie SNAFU chyba India już. O ile pamiętam, tak mniej więcej. I będzie to chyba w formie operacji, czyli kilka zadań. Powiedzmy, będzie to polegało na działaniu w ramach drużyny i wykonywania zadań, które, powiedzmy, ta drużyna dostanie. I te zadania będą opierały się chyba, z tego co pamiętam, na około 6 do 8 godzin pojedyncza misja. I tych misji mają być 2 albo 3, pewnie 3, w tym jedna nocna, może krótsza. No przynajmniej tak się dowiedziałem, trochę tak pokątnie od Fenka na ostatnim Asgardzie. No oczywiście Fenka serdecznie pozdrawiam. I żeby to nie było, to nie jest ten Fenek, tylko to jest ta Fenek. I to jest ta pierwsza impreza, na którą planujemy na pewno pojechać. Kolejną imprezą, jaką w tym roku odwiedzimy, to będzie Aegis. Aegis będzie chyba w końcówce maja, o ile dobrze pamiętam. I będzie to nasza trzecia impreza, powiedzmy, na którą pojedziemy. I tak jak pewnie wcześniej, to będzie znowu 48 godzin w polu, unplugged, czyli dostarczenie towaru, dostarczenie sprzętu na własnym grzbiecie, czy tam przyczepką do, powiedzmy, bazy, bez żadnych noktowizorów i tak dalej. Dwie poprzednie edycje, na których byliśmy, były naprawdę bardzo, bardzo fajne i tą mam nadzieję, że również, i na tej mam nadzieję, że również bawić będziemy się świetnie. W sumie to tyle. Co tu więcej powiedzieć? No impreza będzie 48 godzina, więc dość wymagająca. Zresztą to jak zawsze Aegis był. To będzie impreza, która będzie od nas sporo wymagała wysiłku, zaangażowania czasu, przygotowań. A zresztą, co do przygotowań, to rozważam, czy nie będę robił filmiku o przygotowaniach na zloty, może nawet na konkretne zloty, tak żeby pokazać, jak się szykuję, co zabieram, czego nie zabieram, a raczej dlaczego zabieram tyle rzeczy, które są bardzo często kompletnie zbędne, ale zabieram, bo przecież i była kiedyś taka sytuacja, że mi tego zabrakło. No ale to mniejsza, do tego to będą inne filmy, które będę nagrywał pewnie później, może jakoś tam w przedziale. Kolejnym dość, powiedzmy, pod takim obowiązkowym zlotem dla nas w tym roku to będzie Asgard. No tutaj się troszkę więcej, powiedzmy, wypowiem, bo to jest chyba największa impreza tego typu w Polsce, jaka się aktualnie odbywa. No poza misją Afganistan, ale misja Afganistan działa w trochę innej płaszczyźnie, bo jednak to jest LARP. Tam są troszkę inne zasady, a Asgard to jest takie, powiedzmy, bardziej takie faktycznie airsoftowe spotkanie. Airsoftowa tam, powiedzmy, gra i tak dalej. I to jest taka chyba największa impreza, na jaką w tym roku pojedziemy.
Nie wiem co prawda jeszcze jak będziemy działać na tym Asgardzie, bo jeszcze nie ma, w ogóle nawet nie ma pewnego potwierdzenia, czy ta impreza się odbędzie, bo czekamy cały czas na potwierdzenie o czy teren będzie dostępny. Czy organizatorzy dostaną zgodę. Ale wstępnie już poczyniamy pewne przygotowania. Każdy bukuje urlopy na dany termin. Mam nadzieję, że w tym roku pojedzie nas troszkę więcej niż w zeszłym. Czyli może tyle, co pojechało nas na pierwszy Asgard. No ale zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu, bo najpierw musimy dostać chociażby konkretne informacje, co, jak, gdzie i kiedy. A tego na razie jeszcze nie ma. Co prawda wstępnie wszyscy mówią, że to będzie końcówka lipca, bo na ten termin, powiedzmy, zostało zgłoszone, powiedzmy, zapotrzebowanie na teren do wojska, no bo oni muszą go udostępnić. I tyle. Co tu jeszcze o Asgardzie mogę powiedzieć? Na pewno w tym roku, przynajmniej na pewno, na razie z tego co słyszałem, to w tym roku Asgard planowany jest w mieście. Czyli mieście Sturo, gdzie ostatnio żeśmy spali, a gdzie w pierwszym, powiedzmy, Asgardzie, na którym byliśmy, walczyliśmy. I wszystko byłoby spoko, z tym, że ja nie lubię miasta. Ja na pewno pojadę, bo nie zniechęci mnie to, że znowu będzie w mieście, ale osobiście za miastem nie przepadam i moim zdaniem strzelanie w mieście było dość takie sobie. Ja wiem, że masa ludzi uwielbia i tam biją się, wszyscy mówią, że Jezu, Asgard jak nie ma miasta, to nie ma sensu. Nie do końca, bo wszyscy, którzy od nas byli na zeszłorocznym Asgardzie, i którzy byli jeszcze rok wcześniej, czyli ci, co byli na Siege'u, a potem byli na Deadlocku z nami, to wszyscy mówią jedno. W lesie było lepiej. W lesie było fajniej, było uczciwiej, było mniej termoszenia, więcej akcji. W mieście praktycznie wszystko opierało się o walce, czasami kurczę, po prostu strzelanie do siebie z budynku do budynku i ta wymiana ognia zazwyczaj nic nie zmieniała. Już pomijam to, że masa ludzi, a przynajmniej takie mieliśmy wrażenie, dostawała i nie schodziła. Nie wiem, może ktoś ich tam opatrywał w środku czy coś, ale nie było widać w ogóle rotacji ludzi w budynkach. Zresztą, kto czyta trochę recenzji i tak dalej, nie tylko naszych, broń Boże, ale ogólnie, to ile termoszenia było w mieście, to była masakra i niestety tutaj się pod tym podpisuję, że tu było trochę słabo. I trochę przykro mi jest, że ludzie piszą, że Jezu, jak nie ma miasta, to już to nie jest Asgard i nie ma to sensu. Moim zdaniem właśnie odwrotnie. To miasto niestety trochę psuło tą imprezę, bo były sytuacje, jakie były. Było, głównie walka toczyła się na zasadzie strzelamy do siebie z budynków, bo zajęcie budynków było praktycznie niemożliwe, jeżeli były w miarę chociaż obsadzone. A do tego jeszcze było bardzo dużo wątpliwości, czy ci ludzie w ogóle tam giną, czy tylko dostają, chowają się i wychodzą w drugim oknie. Więc moim zdaniem powrót do miasta to nie będzie nic fajnego i sam będę się zastanawiał, czy nie będę prosił, żebyśmy działali poza miastem. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy co ekipa powie. A i w ogóle bardzo smuci mnie to, że ludzie piszą wszędzie, znaczy wszędzie, masę wypowiedzi widziałem od ludzi, że Asgard musi być w mieście, bo w mieście jest najfajniej. Tylko, że masa tych ludzi, którzy piszą właśnie to, że jak nie ma miasta, to będzie słaby zlot, nie byli na Deadlocku. Więc to taka moja sugestia, więc jeżeli nie byłeś i na Deadlocku, i na Siege'u, to nie mów, że w mieście będzie dużo lepiej. Że jak nie ma miasta, to nie ma sensu jechać. Jak ktoś był i ma taką opinię, okej, nie będę negował, może on się lepiej bawił w mieście, to jest jego sprawa, ale jeżeli nie byłeś, to naprawdę proszę się nie wypowiadać. Będę zobowiązany. No i w sumie tyle. O Asgardzie chyba tyle, to więcej do powiedzenia nie mam. To jest ta pierwsza, powiedzmy, część, czyli nasze plany względem wyjazdów. No więcej na razie imprez nie mamy zaplanowanych, nie jedziemy w tym roku na misję Afganistan. Pomijam w ogóle Combat Alert czy coś takiego. Border War'a też uznaliśmy, że chyba jednak się nie zdecydujemy w tym roku, żeby pojechać aż tak daleko. Po prostu nie chce nam się tracić tyle czasu na transport, bo to jednak jesteśmy na północy Polski mimo wszystko i jechać na drugi koniec Polski, potem jeszcze za granicę, co prawda to jest podobno blisko granicy polsko-czeskiej, więc nie byłoby to jeszcze tam dużo, dużo dalej, no ale to i tak jest, kurczę, chyba 800 czy 900 km, to trochę mimo wszystko dużo. Jak jechać z Olsztyna. Trochę dużo czasu byśmy po prostu stracili na sam transport w to i z powrotem względem, powiedzmy, samej imprezy.
więc Borderworld dla nas odpada. Misja Afganistan nie jedziemy dlatego, że po prostu niekoniecznie czujemy potrzebę. Cześć on nas chciała jechać, ale na przykład ja i Wim, którzy zazwyczaj organizują to, uznaliśmy, że nie chcemy jechać. W zeszłym roku było jak było, 2 lata temu też było tak samo praktycznie. Dla mnie osobiście było to po prostu troszkę nudne. Ja się nie czuję dobrze jako cywil. Nie czuję tego klimatu, nie umiem się, powiedzmy, wczuć w to, w bycie cywilem, nie umiem znaleźć sobie miejsca, nie umiem znaleźć sobie nic do roboty, się po prostu, kurde, nudzę. A postrzelałbym, pobiegał, pokombinował, a nie jestem w stanie, powiedzmy, jakoś nie umiem wczuć się w ten klimat tamtych strzelań. I też nie jestem usprzętowiony, powiedzmy, do tego, bo jak już mam iść za Taliba robić, to może warto byłoby zainwestować, kupić kałaszka i tak dalej, a kurde, ich osobiście nie cierpię. Tych magazynków i tego wszystkiego, więc zmuszanie się do tego po to, żeby pojechać na jedną imprezę w roku, na której też nie do końca będę czuł się jak u siebie, znaczy na imprezie, do której pasuje, powiedzmy, to tak po prostu nie widzę sensu i nie będę się w to chyba bawił. Wim też podobnie powiedział, że nie za bardzo bawił, nie bawił się zbyt rewelacyjnie w tym roku, czy tam w poprzednim, i mówi, że też nie za bardzo chce mu się organizować i jechać. Chyba, że ma teraz jeszcze doktorat na głowie, więc trochę słabo u niego z czasem będzie w tym roku, więc po prostu z czegoś musiał zrezygnować. No. I w efekcie chyba nikt od nas nie pojedzie, bo jak myśmy się za to nie wzięli, za organizację, to nikt się nie wziął i efekt jest taki, że mimo że chłopacy mówili, że może by pojechali, to niestety się nie zorganizowali i nikt się za to nie zabrał po prostu. Są te dwie imprezy, które w tym roku na pewno odpuścimy, czyli Border War i Misja Afganistan. Pewnie będziemy jeździć tam na jakieś takie mniejsze imprezy, typu pierwsza niedziela miesiąca do Trójmiasta, czy powiedzmy może jakieś Weekend Warriorsi gdzieś tam w Warszawie i tyle, tak? Ale to są już raczej takie zwykłe imprezy niedzielne, powiedzmy może tam z jakimś scenariuszem i tak dalej, ale nie są to jakieś tam duże zloty z całą wyprawą i tak dalej, więc tutaj no, ciężko mi się o nich wypowiadać, bo nawet nie wiem, co będzie w przyszłym miesiącu w tej płaszczyźnie. Więc powiedzmy, jeżeli chodzi o zloty, o wyjazdy, to tyle. No to teraz powiedzmy, co my planujemy. Na razie plan zakładał, że zorganizujemy zimową Tomaszkolandię w tym roku. No, tylko plan zakładał, że ta zimowa Tomaszkolandia, to podstawowa rzecz zimowej Tomaszkolandii, to miał być śnieg. Ma być zima i wtedy będzie ewentualnie zimowa Tomaszkolandia. A mamy, kurde, połowę stycznia prawie, a ja mam zieloną trawę w ogrodzie. I jedyny śnieg, jaki w tym roku widziałem, to było w zeszłym tygodniu na jednym strzaniu, spadło 2 cm śniegu u nas. Więc zimową Tomaszkolandią raczej będzie słabo, bo się nie zanosi, żeby była jakakolwiek zima w tym roku. Znaczy, może w grudniu, tak? Tylko, że nie teraz. No to trochę słabo. Więc zimowej Tomaszkolandii prawdopodobnie nie będziemy w końcu organizować, więc pierwsza taka nasza większa impreza to będzie Tomaszkolandia na rozpoczęcie sezonu. Czyli to będzie pewnie gdzieś tam w kwietniu, przełom marca, kwietnia, jak zwykle, jak co roku, gdzieś tam w tej okolicy. I to będzie pewnie gdzieś tam w Dongu, albo może w Biskupcu, zobaczymy. Jeszcze nie mamy co dokładniejszych planów co do tego, ani jak to będzie wyglądać, ani jak to zorganizować. Ale coś takiego na pewno będzie w tym okresie, jakby ktoś był zainteresowany, to obserwujcie profil na Facebooku, na pewno tam się wszystko pojawi. No i poza Tomaszkolandią na rozpoczęcie sezonu, pewnie będziemy też robić jesienną Tomaszkolandię, jak była w tym roku, czy gdzieś tam wrzesień, październik, gdzieś w tej okolicy. I to będzie kolejna pewnie Tomaszkolandia, kolejne z cyklu, czyli duża impreza strzelankowa, powiedzmy, z jakimś jednym ambitniejszym trochę scenariuszem, z wielopłaszczyznowym, powiedzmy, zdobywaniem punktów i tyle. Co tu więcej powiedzieć? No... Nic tu więcej chyba o Tomaszkolandii powiedzieć nie mogę. Z terenami jeszcze zobaczymy, bo mamy teraz jeszcze do dyspozycji, powiedzmy mamy, no SG3 załatwiło teren w 2 rzutach. To jest też spory kawałek terenu, do tego w pełni też legalny, więc może tam też zorganizujemy jakąś Tomaszkolandię czy coś. Ciekawy teren, może czemu z tego nie skorzystać, chyba że chłopaki tam pojechali i dość mocno przyłożyli się, powiedzmy, do organizowania tam punktów, jakichś osłon i tak dalej, więc może ten teren będzie naprawdę ciekawy i fajny. No ale to zobaczymy wkrótce. No i jeżeli chodzi o takie nasze plany organizacyjne, to z tego, co na razie mamy zaplanowane, to tyle. Nie ma tego może dużo, no bo oczywiście większość imprez, które my organizujemy, to są takie zwykłe niedzielne spotkania, gdzie po prostu idziemy sobie postrzelać, postukać się do siebie.
postrzelać i tyle, bez tam żadnych jakichś tam ambitniejszych scenariuszy, jakiegoś większego organizowania, bo taki jest, powiedzmy, troszkę profil naszego teamu, tak? My jesteśmy bardziej zabawowo, podchodzimy bardziej tak strzelankowo, nie jesteśmy jakimś tam uber z powiedzmy milsimowcami, czy jakimiś tam taktycznymi kozakami. Nie, my po prostu się lubimy pobawić i postrzelać w niedzielę. No powiedzmy, że to mamy omówione. Coś mi jeszcze zostało. No w sumie jedna rzecz, ewentualnie mogę powiedzieć, co planuję w tym roku sprzętowo, ewentualnie. I może co planuję z kanałem, co dalej. Co do sprzętu w tym roku, szczerze nie mam żadnych planów. Jeszcze niedawno rozważałem zakup nowego czterotaktu i zrobienie go sobie, taki kolejny projekcik, zbudowanie. Z tym, że w zeszłą niedzielę, czyli 5 stycznia, wziąłem ze sobą MSR-a na strzanie. No, przyznam się szczerze, strzała super. Naprawdę jestem z niego zadowolony, bo postrzelałem z niego trochę i naprawdę strzela idealnie dla mnie. Super celnie, powtarzalnie, jestem bardzo zadowolony. Ale wziąłem go ze sobą na strzelanie i postrzelałem z nim 10-15 minut i odniosłem go do skrzynki. Nie za bardzo czułem się z nim na miejscu, powiedzmy. Odzwyczaiłem się od czterotaktu, to na pewno. Długo z nimi nie strzelałem, a to jednak wymaga całkiem innego podejścia, całkiem innego, powiedzmy, podejścia, całkiem innego zachowania się z tym sprzętem. Ja nigdy nie czułem się za bardzo na miejscu z czterotaktem, bo powiedzmy sobie szczerze, jestem troszkę zbyt do przodu i zbyt ofensywnie gram jak na snajpera. Że to zawsze Kaspar mi wytykał, że dla mnie snajperka to nie jest to, co powinien nosić, a jak już to właśnie SR-ka, mówi, że w ogóle jakbym miał szturmówkę, to w ogóle prawdopodobnie byłoby najlepiej. Nie mi tego negować, ale jakoś tak ze szturmem sam siebie nie widzę. Może chyba, że pewnie i tak strzelałbym na semi, więc jaki sens ma szturm, jak mogę mieć DMR-a. No ale mniejsza. I efekt był taki, że po prostu miałem tą snajperkę, widziałem przeciwników przed sobą, ale mi byli mimo wszystko poza moim zasięgiem. Co prawda teren był fajnie otwarty, można było kombinować tam z dalekimi strzałami, ale nie za bardzo miałem możliwość podejścia. Jeżeli zacząłbym skracać dystans, byłem widoczny, więc prawdopodobnie naraziłbym się, powiedzmy, na szybką kontrę, a do tego nie za bardzo miałem wsparcie ze swojej drużyny, bo ja ustawiałem się i ja praktycznie nie miałem zasięgu ze snajperką, z czterotaktem, gdzie on tam spokojnie na 90 metrów stukał, tak? A moja drużyna ustawiała się 5 metrów za moją linią i próbowała coś pomóc. No słabo. Ja powinienem mieć obstawę przed sobą, no ale to jest mniejsza, tak? Ale po prostu czułem, że ze czterotaktem nie jestem w stanie nic ciekawego zrobić, nie jestem w stanie pchnąć, zaatakować. Jestem zdany na reagowanie na to, co robi przeciwnik. Co mi osobiście bardzo nie pasowało, odniosłem snajperkę do skrzynki, wyjąłem SR-kę i dopiero zacząłem fajnie grać. I właśnie z tego powodu, po tym strzaniu uznałem, że chyba nie będę składał nowego czterotaktu, bo nie będę z nim grał po prostu. Chciałem nowy czterotakt, bo po prostu chciałem mieć coś fajnego, coś nowego, sprężynowego, bo lubię mieć, ale zrobić, wydać kupę pieniędzy po to, żeby go schować do szafy i żeby tam leżał, słabo. Więc zarzuciłem, powiedzmy, ten pomysł i nie będę szedł w tym kierunku. W zamian za to prawdopodobnie będę jeszcze coś tam knuł, może z projektem, będę próbował jakoś może fajną nową SL-kę złożyć, chociaż autentycznie nie mam pomysłu jak, z czego, ale to jeszcze wszystko mam do przemyślenia. Nawet roją mi się po głowie takie pomysły, żeby kupić tą Cymę 098 po raz kolejny i zrobienie z niej SR-ki takiej, powiedzmy, do grania, z tym, że zostawienie oryginalnego gearboxa. Ewentualnie jakoś go tam wzmocnić, dać jakieś sorbo, żeby trochę go, kurczę, powiedzmy, odciążyć, żeby on trochę lepiej to wszystko znosił. I zrobienie sobie takiej SR-ki, bo tamto body w tej Cymce jest naprawdę fajne. Ale zanim do tego usiądę, muszę się upewnić, że wszystko będzie super z tą Donalda na dłuższy czas i że ona się nie rozsypie. Bo kupić karabin z nietypowym gearboxem, którego w razie czego nie jestem w stanie na nic nowego zastąpić, no to trochę słabo, tym bardziej, że też właduję tam pewnie worek gotówki, żeby wymienić wszystko poza szkieletem tak naprawdę, bo to pewnie tak by się znowu skończyło. No, to z planów takich, powiedzmy, z broni długiej to tyle.
raczej nie planuję ani jakichś tam emek, ani nic kupować. Jedyne co, to zawsze chodzą mi po głowie jeszcze coś z pistoletem. Co prawda nie mam za bardzo pomysłu. Chciałbym nowy pistolet, może w ten sposób. I pewnie chciałbym, żeby to była Beretta. Bo kiedyś Beretta to był mój pierwszy pistolet gazowy i bardzo mile wspominam ten pistolet. Może dlatego, że był pierwszy, bo tam niezawodność ani nie była rewelacyjna, ani nie strzelał on jakoś wybitnie. Ale to był mój pierwszy pistolet i tak lekko zawsze, powiedzmy, z takim miękkim sercem wspominam tamte czasy, tamten pistolecik. I tutaj się zastanawiam cały czas, czy właśnie nie kupiłbym sobie nowej Beretty. Z tym, że naprawdę nie wiem jaką, bo na rynku jest sporo tego. Wiem, że nie kupię WE, bo miałem WE i było słabe, a przede wszystkim była bardzo nietypowa gumka hop-upu i nie szło nic z tym zrobić, a nie kręciło to zbyt rewelacyjnie, więc WE dla mnie odpada. Jest do wyboru jeszcze GNG w tej chwili i CS, takich powiedzmy rzeczy, które mnie trochę interesują. Ale nie jestem pewien, czy na pewno chcę którąś z tych replik, bo nie jestem stuprocentowo przekonany, że one na pewno będą dobrze strzelić, a przy gazówce to jest dość ważne, żeby to było niezawodne, żeby to dobrze chodziło, żeby nie było dla mnie irytujące, tym bardziej, że jako, że mam DMR-a, głównie gram z DMR-em, to potrzebuję działającej klamki. Niezbędnie potrzebuję działającej klamki pod ręką. Więc tak trochę się wzbraniam przed zakupieniem nowego, powiedzmy, pistoletu gazowego, bo nawet Tokio Marui przecież nie do końca spełniało moje oczekiwania. Nowlicz też tak nie do końca spełnia moje oczekiwania, bo jest strasznie gazożerny, ma bardzo ciężki zamek i w sumie nie wiem. Nie jestem też z niego tak super zadowolony. On niby strzela dobrze, ale nie jest, powiedzmy, rewelacyjny. Alternatywą, powiedzmy, dla gazowej Beretty teraz rozważam zakup, są takie customowane już wcześniej, znaczy przygotowane już, powiedzmy stuningowane, gotowe pistolety Glocka, znaczy powiedzmy w body Glocka, robione przez Poseidona. Poseidon zaczął, przynajmniej na polskim rynku może nie jest taki popularny, ale za granicą oni robią masę rzeczy do gazówek, umożliwiając im pracę nawet w bardzo niskich temperaturach. I te pretuningowane właśnie Glocki mają być takie, że praktycznie w każdych warunkach temperaturowych będą działać poprawnie. Może nie w każdych, no pewnie tam poniżej zera już raczej zapomnijmy, że to będzie dobrze działać, ale jest opcja, że to będzie działać. I to jest ta druga możliwość, jeżeli chodzi o, powiedzmy, nową zabawkę, nową klamkę. Bo rozważam właśnie, czy tego nie kupisz już takiego pretuningowanego i mieć nadzieję, że nie będę musiał w tym grzebać, bo jak już kiedyś mówiłem, gazówki to nie jest mój konik. Coś tam umiem wymienić, ale kurde, nigdy nie wychodzi mi to zbyt idealnie. No, z planów zakupowych to chyba tyle. Żadnego jakiegoś takiego większego upgrade'u szpeju nie przewiduję, ponieważ z tym, co akurat mam, czuję się świetnie i wszystko mi ładnie pasuje, wszystko jestem zadowolony. Może pojawi się jakaś nowa ładownica, może jakiś drobiazg, ale to tyle. Nie planuję tutaj kupować czy wymieniać całego oporządzenia. Jedyne co, to na sam Asgard rozważam zakup, a raczej w razie dowiaduję się, czy jest możliwość zbudowania PTT, które będzie obsługiwało mi dwa radia. Gdyż w zeszłym roku byłem dowódcą plutonu i potrzebowałem tak naprawdę dostępu do trzech kanałów na bieżąco. Dowódczy, między plutonami i z drużyną. Olałem wcześniej, miałem tylko dwa kanały, więc miałem pluton i dowódcę kompanii. Dwa kanały. A Wima używałem jako łączności z drużyną, ale nie działało to w ogóle. Były za duże problemy czasowe pomiędzy, powiedzmy, wydawaniem poleceń moich, a potem jak Wim podał je dalej. Był z tym po prostu problem. Więc uznałem, że w tym roku spróbuję, albo raczej wpadłem. Znaczy, plan na początku zakładał, że będę miał drugie radio po prostu ustawione normalnie, bez żadnej gruszki, bez żadnego tego, ewentualnie właśnie z samą gruszką, bez zestawu słuchawkowego. I będę po prostu na dodatkowym radiu komunikował się z drużyną. Taki był plan. Ale wpadłem na pomysł, że zapytam takiego znajomego, zresztą tego, co robił mi te wcześniejsze PTT, czy da radę zbudować mi taki zestaw Bowmana na dwa radia i na cztery PTT. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jest jedyny taki upgrade, który, powiedzmy, teraz planuję, taki sprzętowy, powiedzmy, poza ewentualnie jakimiś zabawkami, nowymi replikami. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Na dzisiaj przynajmniej. Powiedzcie w komentarzach, bo w sumie jestem ciekawy, czy chcecie takie vlogi, czy jak to nazwać, takie moje pogadanki.
czy się podobają takie filmy, czy w ogóle robić je dalej. Bo w sumie sam nie wiem. Czasem coś tam mam do powiedzenia, tylko pytanie, czy to ludzie będą chcieli słuchać mnie. Więc będę wdzięczny za jakąś odpowiedź, jakieś tam komentarze. I w sumie tyle. Jak będzie pozytywnie, to pewnie coś tam dalej będę nagrywał tego typu. Oczywiście przypominam, że zbieramy pytania do Q&A. Co prawda mamy już chyba ich dość, żeby nagrać filmik, ale im więcej, tym lepiej. Przecież to nie zaszkodzi. Kamerka mi się przegrała i w sumie przerwała mi nagrywanie, ale mam nadzieję, że mało straciłem. Na dzisiaj to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.